jest Warszawa. No. Także do Warszawy nie przyjeżdżają, proszę Państwa, świadkowie Jehowy, żadni święci, prawosławni, ewangelicy, mormoni. Tu jest system taki ateistyczny, który bardzo współpracuje. Widzicie Państwo, jak taka locha idzie i kopci, widzicie Państwo, pety, to przecież nawet widać, że u niej nie ma tego uduchowienia. Zero uduchowienia. Bo nie chodzi o jakąś wiarę, jakieś wymagania. Bóg wcale żadnych wymagań nie stawia, aby człowiek po prostu był człowiekiem. No, a tu zamiast uduchowienie jest ulochowienie, no bo taka locha będzie chrumczała, będzie kaszlała, zaraz breszyła, brechała, a pobrechiwała, pochrumkiwała, wredna, wściekła, krzykliwa. Także oni jak tak krzyczą, proszę Państwa, no to powinni krzyczeć jak żebrzą do kogoś, kto ma forsę, kasę, pieniądze, a nie do kogoś, kto nie ma.